zbliża się najgorętszy weekend w roku i to wcale nie za sprawą temperatury za oknem. I choć Black Friday, który właściwie z biegiem lat przerodził się w Black Weekend dopiero jutro, to zakupowe szaleństwo w galeriach handlowych rozpoczęło się już dziś. Świadczą o tym przepełnione parkingi i tłumy w sklepach. A te na nadchodzące dni wypełnione okazjami cenowymi przygotowały dla klientów atrakcyjne obniżki. Od wielu naszych najemców otrzymaliśmy informację, że te promocje sięgać będą nawet 90% w tym roku. Myślę, że też, że Black Friday w tym roku będzie się cieszył Black Friday czy Black Weekend, bo to się rozszerza coraz bardziej i nie ma chyba drugiego takiego weekendu w roku, który budziłby takie emocje związane z obniżkami i polowaniem na promocje. I wydaje mi się, że będzie też duże zainteresowanie ze strony klientów właśnie też w kontekście tego takiego większego czuwania nad domowymi budżetami w tym roku. Stąd też cieszymy się, że te akcje promocyjne są rzeczywiście naprawdę dość duże. Ale dużym promocjom nie dajmy się zwieść, a przynajmniej nie pozwólmy uśpić swojej czujności kuszeni banerami informującymi o wysokiej obniżce. Bo o ile Black Weekend to okazja, by kupić w atrakcyjnej cenie wyczekiwany produkt, o tyle korzystać chcą również ci mniej uczciwi sprzedający. Ekonomiści alarmują, aby przed dokonaniem każdego zakupu rozważyć, czy aby na pewno jest nam potrzebny. Choć jesteśmy w takim punkcie, w którym już możemy mówić o kryzysie ekonomicznym, to zainteresowanie kupujących mogłoby wskazywać, że jest inaczej. Dzisiejsza konsumpcja i to, że ciągle jest pozytywna jej dynamika, zawdzięczamy w dużej mierze saldu migracji z naszym partnerem wschodnim, czyli z Ukrainą. I bez tego prawdopodobnie dzisiejsza konsumpcja indywidualna byłaby już o dynamice ujemnej lub prawie że zerowej. To jest pewien element, który mówi nam o tym, jak zareagujemy na Black Friday. Black Friday to na Zachodzie swoiste święto konsumpcjonizmu. Nawet nie konsumpcji, ale konsumpcjonizmu. Zatem jeśli świętować, to trzeba mieć odpowiednią siłę nabywczą portfela. Dzisiaj niestety ta siła nabywcza naszego portfela Polaków jest bardzo skromna. Dlatego też obniżki, jakie oferują w tegorocznej czarnopiątkowej akcji sklepy, mają być jeszcze większe niż zazwyczaj. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega jednak przed tak zwaną żonglerką cenami. To nic innego jak ich podnoszenie na kilka dni przed planowaną akcją promocyjną, by finalnie stworzyć pozory atrakcyjności oferty. Wkrótce wejdą w życie przepisy mające zniwelować takie praktyki. Implementacja dyrektywy Omnibus będzie m.in. wymuszać precyzyjne podawanie informacji o zmianie cen towaru lub usługi oraz o ich najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Przestrzegamy też przed często niewiele znaczącymi hasłami typu oferta dnia czy wyjątkowa okazja i zachęcamy do porównywania cen w różnych sklepach i na różnych stronach internetowych. Tu warto podkreślić, że ceny tego samego produktu mogą znacząco różnić się w sklepach stacjonarnych od tych obowiązujących przy zamówieniach internetowych, co jest zgodne z prawem. A czy wszechobecna drożyzna spowoduje, że konsumenci dwukrotnie przeliczą planowane wydatki, okaże się w najbliższy weekend. Zmiany w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Od czwartku klienci, którzy będą chcieli kupić węgiel, muszą zarejestrować się za pomocą systemów identyfikacji elektronicznej, czyli na przykład poprzez profil zaufany czy e-dowód. Niemożliwe będzie zakładanie już kilku kont przez jednego klienta, a także niemożliwe będzie już zakładanie konta na fałszywe dane, na skracione dane osobowe. W przeszłości mieliśmy kilka takich przypadków, że oszuści, kradnąc dane osobowe klientów, zakładali fałszywe konta i dokonywali transakcji. Dzięki nowemu sposobowi rejestracji ma być bezpieczniej i wygodniej dla klientów. Mimo że listopad powoli dobiega końca, to zainteresowanie kupnem węgla jest nadal bardzo duże. Choć nie tak duże, jak jeszcze około 2 miesięcy temu. W ostatnich tygodniach obserwujemy pewną mniejszą ilość odsłon, ale jest to związane przede wszystkim z tym, że zaczynamy przekazywać węgiel gminom w ramach specjalnego rządowego programu współpracy, a więc ten węgiel, głównie sortyment orzech i kostka ze sklepu, został przeniesiony do gmin. Prowadzenie rejestracji przy pomocy profilu zaufanego czy e-dowodu umożliwi też klientom modyfikację pozostałych danych, czyli na przykład numeru telefonu czy numeru konta bankowego i adresu zamieszkania. PGG planuje również uruchomić możliwość modyfikacji adresu gospodarstwa domowego. VAT spadł, a teraz wzrośnie. Rząd coraz częściej wspomina o tym, że obecna obniżka podatku nie może zostać utrzymana. Myślę, że w najbliższych dniach czy tygodniach to odpowiednie osoby zakomunikują, tu nie jestem upoważniony.
Podwyżka, a w zasadzie przywrócenie do normalnego stanu stawki VAT jest przesądzone. Na przykład w przypadku prądu VAT wynosił 5%, a ma być ponownie 23%. Czy to jest dużo? No, ja sobie to liczę z mojego rachunku, czyli 80 groszy za kilowatogodzinę. Jeśli w rozroście do 23% z powrotem VAT, to będę płacił około 95 groszy za kilowatogodzinę. To jest no, kilkanaście groszy wzrośnie nam na pewno ta opłata sumaryczna już na rachunku, bo tych składowych jest tam kilka i VAT dotyczy wszystkich tych składowych. Unia Europejska nie pozwoli polskiemu rządowi na dalsze utrzymanie obniżonych stawek VAT na prąd, gaz, ciepło i paliwa. Rząd zwala odpowiedzialność na wojnę i Unię Europejską. Unia Europejska, można powiedzieć, zrobiła głęboki ukłon w stosunku do nas, bo nam pozwoliła utrzymać właśnie na energię, na paliwa ten obniżony VAT. Natomiast teraz wróci to do poziomu stawek unijnych. No a jeżeli paliwa pójdą do góry, no to jest podstawowy, że tak powiem, czynnik, który jest wykładnią każdej ceny. Żaden rząd nie chce podwyższać cen, bo wie, że tym nie zdobędzie sobie popularności wśród wyborców. Tarcza antyinflacyjna jednak się kończy i nadszedł czas, aby niskie ceny wyłączyć. Są wymogi unijne. Część rzeczy będzie dalej zachowana stawka zerowa na VAT. Rząd pracuje nad rozwiązaniem, aby to niwelować podwyżki cen, które będą dotykały wszystkich obywateli. Tarcze, dodatek węglowy, dopłaty, to wszystko sporo Polskę kosztuje. Mamy napompowany podaż pieniądza przez wpuszczanie bardzo dużej ilości pieniądza poprzez różne tarcze antykowidowe, antyinflacyjne itd. Opozycja nie ma wątpliwości, że rządowe rozwiązania się nie sprawdziły. Kiedy rząd wprowadzał tarczę, to inflacja była dużo niższa. Jeśli chodzi o zwolnienie z VAT-u paliwa, przedsiębiorcy, którzy odliczają sobie VAT, ponosili z tego tytułu większe koszta niż przed wprowadzeniem tej tarczy antyinflacyjnej. Oczywiście konsument zyskał, przedsiębiorca stracił, ale ten konsument u przedsiębiorcy często kupuje usługi, produkty i przedsiębiorca był zmuszony przerzucić koszty na konsumenta. Niezależnie od tego, co rząd wymyśli, żeby nie narazić się wyborcy, cena paliwa ma pójść w górę, tak samo jak cena gazu. Choć premier deklaruje, że nie będzie tak drogo, to nie wszyscy będą mogli mieć taniej. Chcemy dla wszystkich mieszkańców zamrozić ten gaz na poziomie podobnym do tego, który był w tym roku, aczkolwiek rzeczywiście pojawiają się takie głosy, żeby zastosować kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe stosowane jest w szeregu innych programów, ono dobrze działa, nie wiąże się z biurokracją, a jednocześnie jest, powiedzmy sobie uczciwie, bardzo sprawiedliwe. Sprawiedliwie, gdy stawki VAT wrócą do normy, wszyscy będą płacić więcej. Rząd chwalił się dodatkiem węglowym i tym, że nie reglamentuje paliwa. Jednak wygląda na to, że nie chce już rozdawać pieniędzy szerokim gestem, tak jak było to do tej pory. Wojna w Katowicach, ale nie taka prawdziwa, a na papierze. Tak uczniowie z całego regionu rywalizują w Olimpiadzie Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej. Każdy z graczy ma inny cel w grze. Przykładowo Niemcy mają za zadanie zbić wszystkie statki wynurzone, których przeciwnik ma 4, a marynarka polska, takie statki, a marynarka polska ma za cel dojść tutaj na morze, żeby tutaj na to pole pomarańczowe. I się dostanie doświadczenie z gier od przeciwników, znajomych, towarzyszy, to jest to już łatwiejsza gra. Natomiast samo zrozumienie jej na samym początku będzie wymagające i trudne, ale później się to będzie utrwalać. A gry, w które grali uczniowie, dotyczyły procesu odzyskiwania niepodległości, wysiłków zbrojnych polskiego żołnierza, a także martyrologii Polaków. Grano w kilka gier. To jest 6 tytułów. Niepodległa gra kooperacyjna. Gwiaździsta eskadra o lotnikach 303, dywizjon 111 obrona Warszawy w 1939 i obrona Lwowa w 1920 roku w trakcie słynnej bitwy warszawskiej. Jest ORP Orzeł, historia słynnego statku podwodnego, który przedostał się
mimo wzmożonego kordonu i blokady do Anglii w 1939 roku. Oprócz tego uczniowie grali również w gry Bitwa Warszawska, Miś Wojtek i Znaj Znak. Rozgrywki odbyły się też w nieprzypadkowym miejscu, bo Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. My nie mówimy tylko o kopalni Wujek, o tym co się wydarzyło, to jest jakby clue, tak, naszej instytucji i tego czym się tutaj zajmujemy, ale tak jak nasza wystawa dotyka trochę szerszej perspektywy, szerszego kontekstu całej historii Polski po II wojnie światowej, także w tym nurcie spełniają się także te gry planszowe, które dzisiaj pokazujemy, także dotyczące historii głównie XX wieku. Katowicka Olimpiada była jednym z regionalnych etapów. Do tej pory takie zostały rozegrane m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Lublinie. Najlepsi gracze zmierzą się w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w kwietniu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Budownictwo w nowej rzeczywistości. Pod takim hasłem odbyła się konferencja w ramach tegorocznego 12. już Śląskiego Forum Budownictwa. To przestrzeń spotkań ekspertów, którzy rozmawiają o bieżących trudnościach i wyzwaniach w branży. Dziś to sytuacja pokovidowa, wojna i w konsekwencji inflacja. Ale nie tylko. Dzisiejszy problem to jest oczywiście ustawa o zamówieniach publicznych, która jakby ogranicza możliwość swobody takiej gospodarczej w zakresie w szczególności zabytków i konserwacji zabytków i rekonstrukcji zabytków. Ona ogranicza i wydłuża nam proces inwestycyjny nawet o rok, dwa. Współorganizatorem forum jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która zrzesza inżynierów i techników w różnych branżach. Zapewnia im profesjonalne szkolenia, pomoc techniczną i wsparcie finansowe w razie sytuacji kryzysowej. Śmiem twierdzić, że pandemia aż tak bardzo budownictwa nie wstrzymała, ale w tej chwili boimy się, że to, co nas czeka, może doprowadzić do tego, że w wielu firmach będą zwolnienia, że wiele firm nie będzie miało zleceń. Ponadto jako jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed branżą mówiono o odbudowie Ukrainy. Ta finansowo w wyniku działań wojennych poniosła ogromne straty finansowe. Szacuje się, że odbudowa infrastruktury może kosztować nawet 350 miliardów dolarów. Nieprawdopodobna kwota, która się pojawia w tych wyliczeniach. 12. Śląskie Forum Inwestycji potrwa do piątku 25 listopada, kiedy to głównym tematem będzie zarządzanie energią i jej alternatywne źródła.